Dzień 39. Dary ducha i społeczność. Drugim elementem składowym niezbędnym do właściwego funkcjonowania grupy wspólnotowej jest obecność w niej darów ducha. Ponieważ dary duchowe widoczne są w życiu napełnionych duchem wierzących, konieczne jest, aby członkowie grupy byli ochrzczeni w Duchu Świętym. W Nowym Testamencie znajduje się kilka rozdziałów zawierających omówienie darów duchowych. Najbardziej znaczące fragmenty Pisma Świętego dotyczące darów duchowych pochodzą z listów apostoła Pawła. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli ktoś naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. List do Rzymian, 12 rozdział, 4-8. W każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeśli bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedne, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. 1 do Koryntian 12, od 7 do 12. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. List do Efezjan 4:7-8 i 11. Dary te pełnią niezwykle istotną funkcję w duchowym rozwoju zarówno jednostki, jak i zboru. Apostoł Paweł używa analogii do ludzkiego ciała i wymienia jego różne części, wskazuje na znaczenie, jakie każda z części ma dla funkcjonowania całego organizmu. Wniosek jest prosty. Każda część ciała musi efektywnie spełniać swoją funkcję, aby cały organizm był zdrowy i właściwie się rozwijał. Apostoł Paweł stwierdza, aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Funkcjonując w obrębie organizmu zborowego, dary ducha są wielkim błogosławieństwem dla każdego członka ciała Chrystusowego. Z Pawłowego opisu jasno wynika, że dary ducha są konieczne do rozwoju zarówno jednostek, jak i Kościoła. Stwierdzenie, że członkowie powinni mieć nawzajem o sobie jednakie staranie, jest wyraźnym nawiązaniem do autentycznej chrześcijańskiej wspólnoty. Aby szczerze wczuć się w sytuację naszych współwyznawców, musimy naprawdę ich poznać. Powinniśmy więc dzielić się naszymi najgłębszymi potrzebami, problemami, nadziejami i marzeniami, jeśli chcemy nawzajem sobie służyć. Pisząc poniższe słowa, apostoł Paweł zwracał uwagę na ważność wzajemnej posługi. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniacie prawo Chrystusowe. List do Galacjan 6:2. Tego rodzaju społeczność nie istnieje w zborze prawdziwym, prowadzonym w tradycyjny sposób.
Jeśli jedyną formą wzajemnego kontaktu wyznawców będzie wymiana życzliwych pozdrowień podczas sobotniego nabożeństwa, to członkowie zboru nigdy nie staną się wspólnotą na wzór biblijny. Dary ducha spełniają też istotną rolę w praktyce, stając się błogosławieństwem dla osób tworzących wspólnotę. Na przykład dar nauczania w Nowym Testamencie odnosi się do wykładania Bożego Słowa. Łatwo zrozumieć, jak istotne jest posiadanie w grupie osoby o takim darze. Dar nauczania, wykorzystywany we właściwym celu, okaże się ogromnym błogosławieństwem dla wszystkich uczestników. Lekcje dotyczące konkretnych zagadnień z Pisma Świętego będą na ogół rzeczowe i krótkie. Nie będzie więc przybierać form długich wykładów. Nacisk będzie położony na odniesienie studiowanego fragmentu Pisma Świętego do praktyki życia codziennego, stanowiącego główne zainteresowanie grupy. Innym przykładem jest dar napominania. Gdy objawia się ów dar, Bóg używa go, aby nieść słowa zachęty, pociechy i nadziei tym osobom w grupie, które cierpią i zmagają się z poważnymi problemami. Dar ten przejawia się w przekazywaniu członkom grupy podnoszących na duchu prawdach biblijnych. Objawiające się w chrześcijańskiej grupie wspólnotowej dary duchowe umożliwiają Duchowi Świętemu posługę na rzecz wszystkich jego członków. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Czego musi doświadczyć każdy członek wspólnoty, aby mógł się w niej objawić dary duchowe? Wymień kilka darów ducha i opisz, w jaki sposób każdy z nich jest używany przez Boga, aby służyć członkom grupy wspólnotowej. Czy zauważyłeś, jak Bóg przejawiał przez ciebie dary duchowe w służbie dla innych? Jeśli tak, to które z nich? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studiu. Módlcie się o to, aby Bóg dalej napełniał was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół, o to, aby Bóg użył was w posłudze dla innych ludzi dzięki darom ducha objawionym w waszym życiu, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny, albowiem i ciało nie jest jedynym członkiem, ale wieloma. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. 1 Koryntian 12, rozdział 14 i 18. Dziękuję.